Jestem fanem, na pewno będę oglądał galę, może na żywo, może się uda. Miło mi bardzo, no jeśli nie na żywo, to zapraszam oczywiście z Reflinku pana Pawłowskiego, no bo kto tam, kogo tam innego warto Ja ogarniać. tego wytatuowanego wolę, to ja od niego kupię z Reflinka. Okej, okay, w porządku. Dzięki, stary. Trombo, jakie masz pytania... Trombo! Potężny Trombo, jakie masz pytania do naszych zawodników? Ja mam pytania? No. Bo zostałem uprzedzony, że ty mi zadasz jakieś dobrze. Pytanie. No to w takim razie, jak już cię mamy, to ja zadam ci pytanie. Po pierwsze... Wiesz, no bo ja wszystko wiem, to co ja tu do ciebie się będę pytał? Ja wszystko wiem. Okej. Wszystko wiedzący Trombo, kłaniam się przed twoją wiedzą i zapytam, jak ty znajdujesz tę całą sytuację, powiedziałbym, rodzinną? Czy uważasz, że ktoś tutaj powinien przepraszać? I jeśli tak, nie, to która strona? Nie rozwodzi, tutaj wiesz... Na jakieś przepraszanie, to też jest takie... Ja nie jestem jakimś mega fanem takiego przepraszania. Po prostu Czaro wraz ze swoim bratem, nie wiem, no myśleli, że tutaj stworzą coś fajnego, że tutaj jest mega poddymienie, na pewno byli ze sobą w kontakcie, przecież są braćmi. 17-letni brat Czara po prostu tam próbował jakoś mi dogryźć. Ja też jakiejś większej atencji takim osobom dawać raczej nie będę. Ale uważasz, że przesadzili? Czy nie? Wiesz co, uważam, że po prostu nie tędy droga, o, wiesz o co chodzi, że jak na przykład taki kolar gdzieś tam na konfie coś tam zaczepił mnie, to było takie, takie głupkowate, że nawet się, wiesz, z tego sam zaśmiejesz, nie? A tutaj to było takie na zasadzie, Trąba napisał, to coś mu tutaj skomentuje, podgryzę go, wiesz o co chodzi, dymy są robione, a prawda jest taka, że no nie tędy droga, chłopak najpierw niech coś tam samemu porobi, niech dorośnie, niech gdzieś tam się nauczy tego życia, bo ma 17 lat, widziałem, że gra w piłkę, więc po prostu niech sobie żyje i niech nie zaczepia po prostu dużo większych gdzieś tam ludzi w internecie od siebie, bo to chyba nie tędy droga, no tak to się chyba nie zdobywa szacunku i popularności na przykład, no nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. A co do Czara, no to uważam, że chciał poddymić, troszkę mu nie wyszło, myślę, że chciał zostać po prostu zadymiarzem, okazało się, że nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru zadymiarstwa i po prostu pokazał taką dziwną stronę swojej osoby, którą nie jest na co dzień. Wygląda na miłego chłopaka, który jest grzeczny do ludzi, a po prostu, nie wiem, zaczął bawić się w jakiegoś patologicznego gościa, a grzywka dalej na głowie, więc no dziwna sprawa trochę, nie? Czy uważasz, że twoja fryzura czyni cię już... Ja też nie, ulotnie, nie. Śmiejesz się oczywiście, To jest takie śmieszne nawiązanie. Wiadomo, przecież możesz, stary, mieć długie włosy i być największym kotakiem na świecie. Przecież ogląda się UFC i tam niektórzy wyglądają różnie, nie? To nie o to mi chodzi. To bardziej było takie śmieszne nawiązanie. No ale no nic, no wydaje mi się, że Czaro musi się tutaj PR-owo przejechać trochę w internecie. Chciał zrobić dużo. Wyszło z tego niestety dużo złego dla niego. Mam nadzieję, że wróci do domu, przemyśli po prostu swoje sprawy i następnym razem, jak będzie chciał poddymiać, to wymyśli coś ciekawego, kreatywnego, a nie będzie kogoś wyzywał od kurew bez zasad i od jakichś innych chujów jebanych. No bo po prostu uważam, że wiesz, jak kogoś nie znasz, to tak nie mówisz, no po prostu. No. Nie wiem, nie wrzuciłem tak do kogoś powiedzieć. Jak się do tego odniesiesz, Czarek? Ja się odniosę do tego tak, że w tym dniu, no to... Miałem taki dziwny dzień, też trochę byłem nakręcany, ale też nie chcę się teraz do tego odwoływać po prostu, ale miałem wtedy po prostu w głowie, że strasznie jakby, wiesz, ty przesadziłeś po prostu, nie? Już że ja? Nie, Kuba, ale już sobie to wyjaśniliśmy. I teraz pytanie. To chuj mi w dupę, odebrałem jako mocny atak po prostu. Tak, nie? I wiesz, odebrałeś to jako mocny dobra, atak. Dobra, lecimy, będzie kurde więc grubo, no i wycofujesz to? Przeprosisz za to? No już wiesz, że źle zrobiłeś. No już nie musisz iść zaparty, to już nic ci nie odejmuje, stary. Będziesz miał jeszcze face to face'a, będziesz miał jeszcze konferencję. Jeżeli potrzebujesz to sobie przemyśleć. Jeżeli chcesz przeprosić, możesz przeprosić. Tutaj wszystko zależy od ciebie. Wszystko, co powiedziano tej konferencji, obowiązuje tylko i wyłącznie dzień dzisiejszy. Wiem na razie, że to było głupie, ale nie chcę też tutaj przepraszać, bo wyjdę, kurde, zaraz będą pisać, że jestem, nie wiem, pizdą, coś z takim stylu. Dobrze, Czaro, trzymaj się swojego, nie przepraszaj, bądź twardym zawodnikiem, ale wiedz, że 17 września to ty będziesz leżał, płakał i będziesz bity, wiesz o tym. Tromba to jest złota zasada z klasycznego filmu Młode Wilki. Nigdy nie przepraszaj. Złapią cię za rękę, mówisz, że nie twoja ręka. Nie? Dokładnie. Nie no, Czaruś, słuchaj, my to się tak znamy, że ja może ci dwa razy gdzieś podałem rękę, bo się gdzieś tam przecięliśmy losowo.
Też tam widziałem, że z tym kolegą siedzisz, coś tam gadacie, zaczepiacie. No, nie wiem, czy to jest potrzebne. Po prostu następnym razem myśl nad czymś takim. Ale z jakim nie... kolegą? Z tym, no, co stało nagrywał. W ogóle tak swoją drogą, bo tam wyśmialiście z kolegą właśnie moje umiejętności. A ja pamiętam, jak rozmawiałem z twoim kolegą, Szymonem. I byłem trochę zdziwiony, że on wziął ogólnie w tym udział, bo jak ja z nim rozmawiałem, jak byłem w domu Teamu X, to właśnie bardzo spropsował mój sposób walki, więc ja trochę nie wiem. No nie, no wiesz, to jest tak, że naprawdę widać było chęć poddymienia i zrobienia czegoś takiego, żeby ta walka miała smaczek, ale naprawdę można to zrobić inaczej, no nie? Można to zrobić inaczej i można gdzieś tam, wiesz, po drodze nie zahaczać o Fagatę, o Marcina Dubiela, później o mnie, wiesz, nie trzeba po prostu, nie? Można w materiale zaśmiać się po prostu z Kuby, nie? Przez 30 minut możesz się z niego śmiać, nie wiem, zrób jego kukłę i zrzuć ją z dachu do moich, a nie wyzywaj, wiesz, znaczy no nie wyzywaj, ale wiesz, zaczepiaj sobie ludzi dookoła, bo to ci nie jest potrzebne, stary, nie? Wiesz, to nie jest ci potrzebne, naprawdę. No, wiem, o co chodzi, no. Ja bym chciał jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo w sumie Tromba też możesz z nami tutaj jeszcze chwileczkę... Ja sobie to inaczej wyobrażałem, tak szczerze. Te rundki? No, ogólnie to wszystko. Okej. Okay. Spokojnie, jeszcze dużo przed tobą. Młody jesteś, nauczysz się. Show business to, jak to się mówi... No show business to bagno, jakby zakończmy na tym. Pytanko do ciebie, bo powiedziałeś, że poza twoją walką i walką Maciasa nie ma jakby jakiejś walki, w którą jesteś jakoś tam mocno zaangażowany, czy która cię mocno interesuje, a walka Mini Majka przez jakieś wasze, powiedzmy, oczywiście, tak, no, przez jakby wasze oczywiście, jakieś tam zaszłości, koleżeństwo i tak dalej? Wiesz, o co chodzi, moja walka jest przed walką Mini Majka. W ogóle kompletnie mi wypadła ta walka z głowy. No oczywiście kibicuję Mini Majkowi i go wspieram jakby w jego tutaj poczynaniach, no bije się też z bardzo mocnym rywalem, bije się też o pas, wiadome, tam nie ma złej krwi, tam jest, przepraszam, czysto sportowa walka, no oczywiście, że będę mu kibicował, tylko że no skupiłem się właśnie na tych dwóch walkach, no ale oczywiście jeszcze Mini Majkowi będę kibicował. No nie, no umówmy się, że po prostu my z Kubą i Maciasem trenujemy w jednym klubie, więc to jest takie, że myślisz codziennie o tym, myślisz parę razy, bo widzimy się dwa razy dziennie na przykład na macie, no to jest takie coś, że no po prostu... Że tak się wspierasz nawzajem, byliśmy jeszcze na obozie, to jest inna sprawa, nie? Oczywiście, że każdy tutaj z Krakowa kibicuje Mini Majkowi. Tak, to się stają już tacy twoi bracia z koszar trochę, coś w tym jest, nie? Tak. No, tak to wygląda. Dobrze, Tromba, dziękujemy ci bardzo serdecznie. A ja serdecznie. Muszę coś powiedzieć, bo to tak, jest ważne, bo ja też chciałem powiedzieć, napisać na Twitterze, ale w sumie zadzwoni do mnie Hasbi, to mówię, a dobra, w sumie możecie mnie do tego studia wsadzić. Chciałem do tego przydupasa, bo to jest w ogóle takie, właśnie popularne teraz sformułowanie, gdzie w tym momencie to nabiera takiego znaczenia, że w ogóle traci jakikolwiek swój sens, dlatego że w tym momencie każdy jest czymś przydupasem, więc każdego możesz wyzywać. Arek, to na pewno jest czymś przydupasem, ktoś na pewno cię stworzył, ktoś na pewno ci kiedyś pomógł w czymś, więc byłeś kogoś czymś przydupasem przez jakiś czas. I wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, ja się z tobą zgodzę połowicznie, w sensie to jest tak, że każdy każdemu coś zawdzięcza i często to jest tak, że... To nie jest jedna osoba, to może być grupa osób, to może być koncept, to może być konkretne wydarzenie, ale tak, no nikt się nie wziął znikąd, więc na zasadzie, że ktoś się stworzył sam z siebie, no nie, nic tak nie powstaje, więc tu się stało zgodzę. Masz coś takiego, że ja na przykład poznałem Karola Wiśniewskiego, jak łapał Pokemony 6 lat temu, nie miał nawet 100 tysięcy widzów na YouTubie, od razu zapaliśmy jakiś fajny przelot między sobą, ja łapałem też Pokemony i co? I wiesz, od tamtego momentu jestem jego przydupasem, tak? No według, tak. Według definicji, która gdzieś tam widnieje w internecie, można mnie tak nazwać, ale, ale jakby jak odbierasz tą relację zupełnie inaczej, to trochę kuje, po prostu kuje. Tak samo mam na przykład z Kubą, bo wiesz, Kubę poznałem po prostu bijąc się, gdzieś tam też zapaliśmy fajny vibe między sobą, dużo gdzieś tam nas łączyło cech i po prostu wiesz, był moim kumplem, stał się moim przyjacielem. I wiesz, i po prostu ten przydupas jest tak ciągle wyciągany. Dla mnie to jest, w pewnym momencie. Dla mnie to jest bardzo oczywiste. Mówisz, bo to też tak, to jest taki krąg życia na zasadzie za chwilę Kuba będzie miał jakiegoś swojego tam kolegę i on będzie przydupasem Kuby i tak dalej. Każdy, to jest ja się z tym w 100% zgadzam. Wydaje mi się, że to właśnie w internecie bardzo niszczy jedną bardzo ważną wartość, która jest w życiu prawie najważniejsza, która jest przyjaźń, nie? Tak. To jest coś, co... No, niektórzy się przyjaźnią i niekoniecznie są ze sobą tylko i wyłącznie dlatego, że jest fame. I hajs, nie? No tak. I ludzie jakby składając na to wartość, przeliczając to na lajki, na pieniądze i tak dalej, rzeczywiście, no ja się z wami zgadzam, chłopaki. Tromba, bardzo serdecznie dziękuję ci, że z nami tutaj byłeś.
trzymaj się, no i nie możemy się doczekać kolejnych spotkań na żywo w okolicach klatki i tak dalej. Pozdro, no, Mati. Będę. Okazało się, że raz mi napisał, że jednak ogarnie, więc tam będę 17 września. Spoko. Może nawet na jednej nic więcej walce. Trzymaj się, byku. Okay. Siemanko. Siema.